Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu zakończyła właśnie realizację projektu pod tytułem Działaj wspólnie z generacją Z. Był to projekt realizowany przez naszą uczelnię wspólnie z partnerami z Łotwy, czyli Seba University oraz z Porto Politechnik. Środki na jego realizację pozyskaliśmy z programu Erasmus+, Partnerstwa Strategiczne na Rzecz Edukacji Dorosłych. Głównym celem projektu było nawiązanie współpracy oraz wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji pozaformalnej osób z pokolenia Z. Dlaczego nasz projekt dotyczy właśnie generacji Z? Otóż jest to najmłodsza generacja, która istotnie różni się od poprzednich pokoleń, a badań na jej temat wciąż jest za mało. Działająca w USA i zajmująca się badaniem poszczególnych generacji organizacja The Center of Generational Kinetics wyznaczyła początek generacji Z na rok 1995. Różnice w określaniu ram czasowych dla konkretnych generacji wynikają przede wszystkim z sytuacji ekonomicznej kraju, położenia geograficznego, wielkich wydarzeń historycznych, wpływu nowych technologii oraz tzw. backgroundu, który można zdefiniować jako pochodzenie, wychowanie oraz reprezentowanie poglądów i wartości. Bycie przedstawicielem generacji Z w Polsce przy obecnej sytuacji ekonomicznej i politycznej może doprowadzić do innych zachowań i decyzji niż te, które podejmują ich rówieśnicy za granicą. Pokolenie Z są to osoby młode, między 15 a 24 rokiem życia. Cenią niezależność, gotowość do natychmiastowej zmiany oraz zabawy w pracy. Generacja Z porozumiewa się najczęściej przy pomocy komunikatorów, a wirtualny świat jest dla nich atrakcyjniejszy od realnego. Social media stanowią uzupełnienie życia zawodowego, osobistego oraz rozrywki i kultury. Dla generacji Z liczą się sekundy. Ten Szobel powiedział The New York Times, aby dotrzeć do pokolenia Z, należy porozumiewać się w 5 słowach i za pomocą dużego obrazu. Dużym obrazem może być storytelling, czyli wykorzystanie prawdziwych historii marek i przedsiębiorców. Na przykład historia początków Hondy i trudu ich wejścia na rynek amerykański, czy też historia polskiego młynarza, który uzyskał 3 światowe patenty na produkcję naczyń z otrąb, i stosując storytelling, zatrzymuje opowieść w pewnym momencie i proszę uczestników o rozwiązanie problemu, na jaki faktycznie trafił przedsiębiorca. Storytelling angażuje uczestników i pozwala na kreatywne podejście do problemów, jakie napotykają przedsiębiorcy. Risavā mēs izmantojam, piemēram, Lego Serious Play metodi, kuras pamatā ir 3-dimensiālu objektu būvēšana no Lego klucīšiem un stāstīšana par šiem objektiem, izmantojot metaforas. Lego metode ir vizuāla, tā vienmēr ir personiska un tajā ir iesaistīti visi apmācāmie. Lego Serious Play lieliski darbojas kā iepazīšanās, komandas veidošanas aktivitāte. To var izmantot mācot par organizācijas kultūru, par stratēģiju un daudzām citām tēmām. Mēs esam novērojuši, ka grupas, kurās tiek spēlēta Lego Serious Play kā daļa no ievada studiju kursā, parasti ir atvērtākas, labprāt komunicē un turpmākajās nodarbībās, kad tēmas kļūst nopietnākas, labprāt iesaistās. Un viņi visi ir tiešām iekšā apmācībās, un mēs kā treneri uzzinām daudz interesantu personīgu stāstu par viņiem. Thank you.
Z paudze je tādus iegūt visu savu nepieciešamo informāciju ātri un uzreiz. Viņi ir pirmie īstie digitālie iezemieši un raduši, ka visa pasaules informācija ir par rokai. Viņiem mobilais tālrunis ir sava veida sevis pagarinājums. Turklāt viņi ir raduši, ka informācija ir pieejama vizuālā formātā, piemēram YouTube, nav vajadzības lasīt, nav vajadzības koncentrēties. Viņu spēja koncentrēt uzmanību kļūst īsāk, maksimums 5 minūtes. Tāpēc mācot Z paudzes izglītojumos, mums jāspēj informāciju pasniegt īsi un konkrēti, 5 vārdos un vislabāk arī attēlos. Vēl viens svarīgs Z paudzes aspekts, ka ir nepieciešami pēc personības, attieksmes un autentiskumā. Varētu likties, ka viņiem tuvāk ir bezpersoniska komunikācija, ja viņi to priekšroku izņēma, nevis personīgais sarunā. Tomēr tas tā nav, jo viņi visi ir individuālisti un vēlas būt īpaši. Viņiem vajadzīga personiska attieksme. Viņi nevēlas būt neredzami Z paudzes students, nevar būt viens no 50 vai 100 izglītojumajiem. Skolotājiem un pasniedzējiem tas nav viegls uzdevums. Quando o tema é negócios ou empresas, está implícito o uso de tecnologia. Nesse sentido, procuramos a interação com a tecnologia dentro e fora da escola. Para tal, realizamos várias ações em ambiente empresarial, promovendo assim um contacto com a realidade industrial e com os desafios com que se deparam diariamente. Numa lógica de comunicação e interação, recorremos às redes sociais, como é o caso do Facebook, do Instagram, Twitter e outras ferramentas de colaboração, como por exemplo o Slack. Numa perspectiva de suporte à formação, recorremos à plataforma Moodle, que para além de funcionar como repositório de informação, permite a realização de momentos de avaliação e organização de equipas e fóruns de discussão. Na STEG, procuramos combinar os métodos de ensino-aprendizagem clássicos com a utilização das novas tecnologias. Vemos nesta combinação uma forma de garantir a aprendizagem recorrendo a novas técnicas que ajudam na motivação dos jovens. Em ambiente de aula, recorremos ao elemento jogo com frequência, seja no desenvolvimento do mesmo, em particular nos cursos de informática, ou na lógica do utilizador. Nos nossos cursos, utilizamos jogos digitais com o principal objetivo de motivar os formandos, querendo que eles estudem e aprendam por gostarem do que estão a fazer e não apenas porque têm que o fazer. Nesse sentido, os jogos são usados como um complemento à componente mais teórica, que nos permitem aplicar conceitos abstratos de uma forma interativa e divertida. As formações tornam-se assim menos formais, mais leves. Isto resulta no maior interesse e motivação dos formandos, o que se traduz geralmente no maior aproveitamento do processo de aprendizagem.
Nowe kierunki edukacji generacji Z powinny sprowadzać się do wykorzystywania nowoczesnych technologii, do poszukiwania nowych kanałów komunikacji, takich jak zaprezentowana przed momentem metoda LEGO Serious Play, wykorzystywania wielozadaniowości generacji Z, a także pobudzania pracy zespołowej. Bardzo często pracując z pokoleniem Z, widzę różne potrzeby edukacyjne, jestem trenerem szkoleniowcem i bardzo często właśnie z Z-kami pracujemy z wykorzystaniem symulacyjnych gier szkoleniowych. To jest pokolenie, które przede wszystkim chce się uczyć przez doświadczenie, które chce doświadczać, które chce sprawdzać bardzo szybko to, co się nauczyli i chce dosyć szybko dostawać informację zwrotną. Świetnie sprawdzają się takie metody pracy, jak metody warsztatowe, metody gier, takie metody szkoleniowe, czy też takie metody edukacyjne, które powodują, że można bardzo szybko zobaczyć, jak dana wiedza czy dane rozwiązanie działa w praktyce. Pokolenie Z na pewno jest pokoleniem technologicznym, czyli w rozwoju, w edukacji potrzebują trochę takich fajerwerków, wsparcia ze strony technologii i potrzebują wykorzystania tej technologii, aby pracować i uczyć się szybciej i efektywniej.